24 pytania. Rozmowa poranka. Witam Państwa, Mirosław Skowron, Polskie Radio 24. Gościem Polskiego Radia 24 jest Marek Balt, europoseł Lewicy. Witam. Witam panie redaktorze, witam radiosłuchaczy. Panie pośle, pytanie na początek o KPO. Przegłosowano w Sejmie nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Lewica w przeważającej większości, bo tam były wyjątki, wstrzymała się od głosu, co oznaczało de facto wsparcie dla przejścia tej ustawy w Sejmie. No i tu dwa pytania. Dlaczego w przeważającej większości, a nie wszyscy pańskim zdaniem? Czy to jest tak, że jednak no, pojawia się taki głos na lewicy, jaki był kiedyś w Platformie, że lepiej jakby tych pieniędzy może w Polsce nie było, tych z KPO? I drugie, czy to, co słychać w Brukseli, to słychać, że rzeczywiście jest to warunek i krok, który pozwoli na to, że te pieniądze w Polsce się pojawią, czy raczej słychać, że no, to jeszcze będzie ileś kolejnych żądań i zobaczymy dopiero wtedy, czy cokolwiek się ruszy do przodu. Panie redaktorze, jeśli chodzi o głosowanie, to Lewica od samego początku mówiła, że rząd bierze odpowiedzialność samodzielnie za dostarczenie do Polski pieniędzy. My chcemy od samego początku, żeby pieniądze z Funduszu Odbudowy Europy po pandemii, który ma zasilić Krajowy Plan Odbudowy, popłynęły do Polski. Przypomnę, że Lewica głosowała za ratyfikacją tego programu i my w Europarlamencie również wspieraliśmy ten program. Jeśli chodzi o głosowanie, no, prawica, Zjednoczona Prawica nie chciała poprzeć naszych poprawek, więc no, jednoznacznie powiedziała, że to ona jest autorem tego projektu i że pełną odpowiedzialność za ten projekt bierze na siebie. Premier Mateusz Morawiecki opowiadał wszystkim, że on wynegocjował w Brukseli, że jeśli ten projekt zostanie przyjęty, to do Polski pieniądze popłyną, ale pamiętamy, że podczas negocjacji nawet nie miał mandatu swojej grupy politycznej, bo przecież prezes Kaczyński, prezydent Andrzej Duda czy Zbigniew Ziobro mówili, twierdzili, że ten projekt ustawy jest co najmniej szkodliwy, więc były wątpliwości. My też mamy wątpliwości, że część zapisów w tym projekcie ustawy może naruszać konstytucję, ale nie będziemy się sprzeciwiali pieniądzom dla Polski, pieniądzom dla Polaków, które już od co najmniej roku powinny zasilać polską gospodarkę. Będziemy jeszcze w Senacie składali poprawki, 4 poprawki wspólnie z innymi partiami opozycyjnymi, które w naszej ocenie doprowadzą do tego, że ten projekt ustawy nie będzie niekonstytucyjny i lepiej będzie wypełniał kamienie milowe, na które zgodził się premier Morawiecki podczas negocjacji z Brukselą, z Komisją Europejską. Bo przypomnę, że premier Morawiecki i rząd podjął zobowiązanie, że zrealizuje kilkaset, tam jest blisko 300 kamieni milowych, które mają być wypełnione, żeby pieniądze do Polski popłynęły. A te kamienie związane z praworządnością są podstawowymi kamieniami milowymi. Rozumie pan posłankę Annę Marię Żukowską, dlaczego ona głosowała przeciwko, wyłamując się z no, tego porozumienia opozycji, można powiedzieć, o wstrzymaniu się? Panie redaktorze, posłowie są niezależni i odpowiadają przed swoimi wyborcami. Mówi ale o tym no to taka jest teoria, tak. No, no taka jest, tak mówi konstytucja. Więc ja uważam, że w tym zakresie jednak klub, nie wiem czy klub podjął decyzję o dyscyplinie klubowej podczas głosowania, ale w mojej ocenie decyzja o tym, żeby się wstrzymać, była dobrą decyzją. No i pytanie też, bo pojawiły się kontrowersje już w samej opozycji. Nie brak głosów oskarżających Szymona Hołownię i jego parlamentarzystów, którzy no, w ostatniej chwili wyłamali się i, no, jak twierdzą posłowie Platformy Obywatelskiej, stawiali pozostałe ugrupowania opozycyjne przed, no, przed sytuacją taką, że oni po prostu nie uważają, że opozycja powinna zagłosować przeciwko i oni zagłosują przeciwko. Są oskarżenia wobec Szymona Hołowni Polski 2050, że próbuje tu no,
nawet chyba takie stwierdzenie padło, ze szkodą dla Polski grać na własny interes. Jak pan odebrał to wyłamanie się Polski 2050? No bo wygląda na to, że w przyszłości, jeżeli opozycja miałaby myśleć o rządach, to ugrupowanie Szymona Hołowni będzie istotną częścią tej koalicji. Czy ugrupowanie Szymona Hołowni będzie istotną częścią koalicji po wyborach? To zobaczymy. Na razie notowania Polski 2050 systematycznie spadają, a do wyborów jeszcze wiele miesięcy. Widziałem projekty, które rok przed wyborami miały 16-17%, a później przy wyborach dostawały 5%, ledwo łapiąc próg wyborczy. Więc dzisiaj widać ewidentnie, że pan Szymon Hołowia obawia się odnotowania swojej partii i próbuje różnicować swoją partię z innymi partiami opozycyjnymi, a tak naprawdę z Platformą Obywatelską, w kontrze do której założył swoją partię. Panie pośle, i pytanie też o aferę korupcyjną w Europarlamencie. Jest pan europarlamentarzystą, obserwuje pan to no, w pierwszej linii, można powiedzieć, taką, przypomnijmy, najgłośniejszą posłanką jest była już wiceprzewodnicząca Europarlamentu Ewa Kalili, europosłanka Lewicy. I pojawia się takie pytanie, czy pańskim zdaniem to była szersza sprawa i szersza afera niż tylko z Katarem, przy czym złapano panią Kalili za rękę, zresztą nie tylko ją, czy tak jak no, zaczynają twierdzić media, tej korupcji było więcej także w sprawie innych krajów. No, wiele osób w domyśle od razu myśli o tym, że być może także ze strony rosyjskiej. Ja nie wykluczam tego, że ten, ja to nazywam gorset rosyjski, opina Europę wszerz i wzdłuż, bo Rosja nie posiada żadnej doktryny politycznej lewicowej, prawicowej, liberalnej, tylko ma doktrynę terrorystyczną, bandycką, szpiegowską i używa gospodarki, różnych narzędzi do tego, żeby korumpować polityków, żeby ich uzależniać od siebie, żeby uzależniać całe kraje, całe państwa od siebie i przez to realizować swoją politykę niebezpieczną i szkodliwą. Przypomnę, że przecież wpływy rosyjskie były ujawnione przy wyborach w Stanach Zjednoczonych, kiedy wygrał Donald Trump i podczas referendum brexitowego w Wielkiej Brytanii. Więc Rosja próbuje w różny sposób wpływać na Europę poprzez pieniądze, poprzez być może korupcję, poprzez różnego rodzaju układy biznesowe, żeby tą Europę osłabić. Jeśli chodzi o tą korupcję, która została ujawniona, to wszyscy jesteśmy bardzo zaskoczeni i jesteśmy, no, tak powiem wprost, w szoku, bo przypomnę, że te rezolucje, które my przyjmujemy, one de facto nie mają żadnej mocy prawnej. To są opinie Parlamentu Europejskiego, a komisja podejmuje decyzje niezależnie. My nie zatwierdzamy, nie mówimy, co komisja ma robić. My przyjmujemy jako Parlament Europejski rezolucje, czyli tak zwane opinie. Ja jestem naprawdę zaskoczony, że ktoś jest skłonny płacić jakieś wielkie pieniądze za to, że jakiś europoseł zagłosuje w taki, a nie w inny sposób. A to ja, panie pośle, tylko wtrącę, bo doskonale pan sobie zdaje sprawę, że to są opinie, ale to są opinie, które budują pewien klimat. No, Katarowi zależało na budowie tego klimatu wokół tego kraju. Rosji też zapewne zależy. Pan styka się także, no już skupmy się, skoro jesteśmy na lewicy, z takimi lewicowymi europarlamentarzystami. Na szczęście nie z Polski, ale bo wiemy, co polska lewica o części tych polityków myśli, ale z Europy Zachodniej stykał się pan nieraz, którzy no, w kontekście wojny rosyjskiej na Ukrainie zajmowali zaskakująco prorosyjskie i proputinowskie stanowisko. Myśli pan, że tam śmierdziało pieniędzmi, czy oni się zachowywali, no nie waham się stwierdzić, jak idioci sami z siebie, bo takie mają poglądy. Panie redaktorze, jeśli chodzi o polityków Europy Zachodniej, ja podejrzewałem, że ich wypowiedzi były związane z tym, że ta wojna od ich krajów, od ich miejsca pracy, zamieszkania toczy się bardzo daleko. Przypomnę, że od Barcelony odległość do miejsc, w którym toczy się wojna, to jest jak z Warszawy do Kazachstanu.
No co my wiemy o tym, co się dzieje w Kazachstanie i za przeproszeniem, kogo to obchodzi? Kiedy w Maroku... No nie, jeżeli słyszymy, że jakieś dyktatury kogoś więżą albo mordują, to jednak nawet jeżeli to jest daleko, to politycy zwłaszcza wyrażają swoją opinię. No tak, ale jeśli chodzi o ludzi, obywateli danego państwa, to oni bardziej się martwią tym, czy mają bezrobocie, czy jest inflacja, czy mają pracę, czy mają chleb, a nie czy tam w Kazachstanie co się dzieje. I tak samo, kiedy migranci z Maroka szturmowali granicę hiszpańską, no to u nas w mediach były 30-sekundowe albo 15-sekundowe migawki i tak naprawdę nawet nikt nie mrugnął okiem w tym czasie, przegryzając kanapkę, oglądając to, co się tam dzieje, bo nikogo to za przeproszeniem nie obchodziło, no poza politykami, którzy w danym zakresie pracują, bo inni również się tym nie przejmowali. Również Rosja, Związek Radziecki, przez lata wpływał na politykę w wielu krajach Europy Zachodniej, wspierając ruchy socjalistyczne, ruchy wyzwoleńcze. Zresztą w całej Afryce ruchy wyzwoleńcze spod antykolonialne również Związek Radziecki wspierał. Więc w wielu krajach jest sentyment. Tylko ja na spotkaniach mówię, że dzisiaj Rosja nie jest ani lewicowa, nie jest nawet socjalistyczna, tylko jest terrorystyczna. I te ich sentymenty powinni dawno zamknąć w szafkach ze starymi zdjęciami i już do tego nie wracać. Bo dzisiaj Rosja jest zagrożeniem dla całego świata. Pokazuje to bardzo dokładnie w Ukrainie, zabijając niewinnych ludzi. Panie pośle, chciałem na koniec zapytać też o coś, co przy okazji wprowadzenia wspólnej waluty europejskiej w Chorwacji zaczęło być dyskutowane. Szymon Hołownia podniósł tę sprawę w Polsce i ciekawy jestem pańskiej opinii, bo ze strony lewicy słyszę bardzo różne głosy. Powinno to euro się w Polsce wprowadzić, czy nie powinno się? Znam takich lewicowców, którzy są radykalnie przeciwko, ale znam też takich, także wśród europosłów lewicy, którzy są radykalnie za. Jaka jest pańska opinia? Ja jestem euroentuzjastą, jestem za wprowadzeniem euro w Polsce, ale nie w tej chwili. Mamy kryzys. Dobry moment na wprowadzenie euro był podczas rządów Platformy Obywatelskiej, kiedy Polska wypełniła wszystkie warunki umożliwiające wprowadzenie, wejście do strefy euro. Można było wejść wtedy na ścieżkę RM2, która stabilizowałaby kurs złotówki. I na dobrym poziomie wymiany tam można by było przeprowadzić tą wymianę złotówek na euro, gdzie Polacy by za wiele nie stracili, a być może zyskaliby, ponieważ wprowadzenie euro powoduje, że nie ma ryzyka kursowego przy eksporcie i przy imporcie towarów i tak naprawdę nie musielibyśmy martwić się o wymianę naszych pieniędzy, kiedy wyjeżdżamy za polską granicę. A to ja wtrącę tu, panie pośle, bo to te wyjazd na wakacje, to są akurat drobiazgi. To nie jest taka rzecz, której nie można pokonać. Oczywiście, że trzeba wnieść pieniądze. Ale przedsiębiorstwa ponoszą bardzo poważne ryzyka i muszą płacić wysokie ubezpieczenia, kiedy eksportują czy importują z Polski. To prawda, ale też zdaje pan sobie sprawę, że własna waluta jest takim narzędziem, którego na przykład teraz, i na to także lewicowcy zwracali uwagę, brakowało na przykład Litwie, Łotwie i Estonii przy walce z inflacją, że nie jest przypadkiem, że kraje takie jak Szwecja czy Dania do tej wspólnej waluty nie bardzo się spieszą, chociaż od bardzo dawna spełniałyby warunki. Panie redaktorze, oczywiście są plusy i minusy posiadania własnej waluty. Minusem jest to, że jak zaczynają się problemy na rynkach światowych, to polska złotówka nagle zaczyna tracić w stosunku do euro i w stosunku do dolara. I choćbyśmy nawet mieli dobrą sytuację gospodarczą w Polsce, to giełda zaczyna spadać, to inwestorzy wycofują swoje pieniądze i też to odczuwamy. Plusem jest to, że w czasie kryzysu możemy dewaluować naszą walutę, ale minusem dewaluacji jest to,
że podczas inflacji tracimy nasze oszczędności. Bo jeśli jest inflacja, tak jak w tej chwili, około 15-17%, to jeżeli ktoś posiada powiedzmy 100 tysięcy oszczędności, to na koniec roku jego oszczędności są warte o 15-17 tysięcy mniej. Może mniej rzeczy kupić. Więc to, że gospodarka się broni, że mamy pracę, to jest dobrze, ale z drugiej strony stajemy się biedniejsi. W sytuacji, kiedy tych kryzysów takich dużych nie ma zbyt często, no to dewaluacja polskiej złotówki nie jest tak bardzo potrzebna, a waluta euro broni nas przed międzynarodowymi kryzysami. Nie w strefie euro, ale w Rosji, w krajach wschodzących, bo my jako Polska jesteśmy w tym koszyku razem z innymi krajami, w których mogą być poważne problemy, a przez to my tracimy. Dziękuję uprzejmie. Gościem Polskiego Radia 24 był Marek Balt, europoseł Lewicy. Dziękuję uprzejmie.